Witam w kolejnym odcinku historii alternatywnej. W tym filmie usłyszycie o wzroście znaczenia Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, wielkiej wojnie między prawosławiem i katolikami, a także o koalicji antyandaluzyjskiej. Zapraszam do oglądania. Jak zwykle zaczniemy od terenów Europy Środkowej. W 974 roku Piast postanawia zaatakować plemię pogańskich Mazowszan. Walka nie trwała długo i już rok później pokonuje ich i włącza do swojego państwa, po czym następuje chrystianizacja tych ziem. Piast postanawia wzorem sąsiednich państw odejść od plemiennego charakteru kraju. W tym samym roku ogłasza się księciem Polski, sprowadza do siebie zakonników z Bawarii i Saksonii, a także prowadzi misje chrystianizacyjne w całym państwie. Na Wyspach Brytyjskich dochodzi do kolejnych walk z Wikingami. Pogańscy najeźdźcy po tym, gdy doszło do chrystianizacji Danii i Szwecji, utracili wsparcie ze Skandynawii, co osłabiło ich w pozycji względem państw chrześcijańskich. W 974 roku Irlandczycy ruszają do Walii, gdzie po walkach pokonują Wikingów, wyzwalając tamtejszą katolicką ludność. Te ziemie zostają włączone do Irlandii. W tym samym roku księstwo Wessex również rusza do walki i podbijają oni Jarolostwo Jorwiku, zdobywając największy gród Wikingów na wyspach. Wyzwalają północne ziemie, w tym Northumbrię, która jako pierwsza wpadła w ręce Wielkiej Armii Niewiernych. Z tej okazji książę Wessex Osulf zostaje koronowany przez możnych na króla Anglosasów. Ceremonia ma miejsce w ruinach twierdzy Jorwik. Zanim zaczniemy omawiać najważniejsze wydarzenia tej dekady, przejdźmy jeszcze na Bliski Wschód, gdzie w 972 roku Tulunidowie wykorzystują zaangażowanie Greków w Armenii i zajmują Ziemię Świętą z rąk pomniejszych muzułmańskich emirów. Tym samym to właśnie Tulunidowie wzrastają do rangi najważniejszego muzułmańskiego państwa, które kontroluje niemal wszystkie najważniejsze miejsca islamu. Koniec wojny domowej w Armenii następuje rok później, gdy Grekom udaje się pokonać zbuntowanych możnych i zwrócić władzę królowi Armenii, jednak nie za darmo. W zamian za utrzymanie władzy Armenia stała się trybutariuszem cesarstwa, a także zgodzono się na włączenie kościoła ormiańskiego do prawosławia. Ustalono także, że w niedługim czasie ma dojść do oficjalnej unii kościołów i złagodzenia wszystkich różnic. Obszar Armenii został włączony do patriarchatu Antiochii. Dobrze, przejdźmy zatem do największej wojny, jaka miała miejsce w Europie od czasów Imperium Rzymskiego. Właściwie w historii czas ten budzi pewne spory wśród historyków, czy uznać to za jedną wojnę, czy może dwie oddzielne. W 974 roku sułtanat Andaluzji postanawia raz na zawsze zakończyć zmagania o Półwysep Iberyjski i podbić północne katolickie państwa. Spora przewaga liczebna i element zaskoczenia pozwolił muzułmanom jeszcze w tym roku podbić księstwo Barcelony i zablokować wszystkie szlaki lądowe prowadzące przez Pireneje, po czym muzułmanie skierowali się na zachód, pokonując królestwa Kastylii i Galicji, zdobywając Santiago de Compostela, bardzo ważne miejsce kultu dla chrześcijan. Sułtanowi udaje się nawet nawiązać porozumienie z Akwitanią, która zgodziła się nie przepuszczać wojsk katolickich przez swoje ziemie. Na to wydarzenie niemal od razu zareagował papież, który wezwał chrześcijan do walki z muzułmanami. W odpowiedzi wojska burgundzkie, bawarskie, italskie i chorwackie ruszyły do wojny. Sytuację postanawia wykorzystać cesarz Gabriel, który widzi w tym szansę na uzyskanie południa Półwyspu Apenińskiego, który zgodnie z traktatem zadarskim miał trafić w ręce Greków. W 975 roku olbrzymia armia grecka ląduje na Sycylii, jednak bez samego cesarza, który w tym czasie większość czasu spędzał w pałacu ze względu na to, że miał już ponad 70 lat. Armia przeprawia się na Półwysep i z zaskoczenia atakuje księstwo Beneventu, pokonując armię księstwa w bitwach. Zdobywają to państwo. Prawosławna Sardynia postanawia złożyć hołd cesarzowi. Podobnie czyni Republika Neapolu. Pomimo uzyskania ziem, które były celem wyprawy wojennej, Grecy postanawiają iść dalej na północ. Jeszcze tego samego roku Grecy docierają do państwa kościelnego i po zwycięstwie nad siłami papieskimi 15 kwietnia 975 roku ruszają na Rzym, który oblegają. Papieżowi udaje się uciec z miasta, po czym zbiera on wokół siebie siły księstwa Spoleto, a także armię Królestwa Italii, które wycofuje się z Iberii, czym doprowadzają do rozbicia sił koalicji katolickiej przez wojska sułtana.
Pomimo zebrania sił koalicyjnych, wojskom katolików nie udaje się odeprzeć Greków spod Rzymu. Do decydującej bitwy dochodzi 10 grudnia 975 roku pod Rzymem. Wojska katolickie postanowiły uderzyć i zakończyć oblężenie miasta, które było o krok od poddania się. Siły katolików dowodzone przez króla Adalberta wspierane były przez wojska papieskie, które opuściły miasto. W ten sposób armie katolików zaatakowały zaskoczone wojska greckie. Pomimo tej przewagi Grecy dowodzeni przez wybitnego stratega Nikefora Ksifaliasa zdołali odeprzeć armię katolików, zabić w bitwie króla Italii, po czym wykorzystując otwarte bramy miasta wedrzeć się do Rzymu, gdzie rozpoczęły się walki na ulicach z siłami milicji miejskiej. Do końca dnia wieczne miasto zostało zdobyte, a Grecy splądrowali je, zabierając na osobistą prośbę cesarza wszelkie pisma i dokumenty, które mogły zachować się z czasów rzymskich, przy okazji rabując skarbiec papieski. Klęska katolików była całkowita, a Grecy postanowili iść dalej na północ, jednak czekając do nowego roku w Rzymie. Papież Urban II był w całkowitej rozsypce i w tym czasie wydawało się, że katolicyzm ulegnie. Dlatego doszło do budowy nowej koalicji. Papież przebywający teraz w Mediolanie spotkał się z przedstawicielami Lotaryngii, Saksonii, Chorwacji, Bawarii, Wenecji, Francji i Burgundii, prosząc ich o pomoc. Niemal wszyscy zgodzili się na dołączenie do koalicji, za wyjątkiem Francji, gdzie w tym czasie król Filibert zmagał się z kolejnym buntem możnych. Jednak część francuskich możnych, prowadzonych przez młodego, jednak bardzo ambitnego księcia Bourbonii, Teodoryka Karolinga, dołączyli do sił koalicji. Jednak papież musiał pójść na ustępstwa względem państw koalicyjnych. Papież zgodził się na zniesienie swoich praw do inwestytury w tych państwach, utracił prawo do detronizacji i intronizacji władców koalicji, a władza papieska została ograniczona niemal wyłącznie do spraw religijnych. Dodatkowo papież przyznał królowi Aymarowi z Lotaryngii prawo zwierzchności nad arcybiskupem Utrechtu. Wraz z początkiem 976 roku wznowiono walki. Burgundia, Lotaryngia i możni francuscy zostali wysłani do walki przeciwko muzułmanom. Reszta wojsk koalicyjnych ruszyła przeciwko Grekom. Do pierwszych sukcesów doszło już w lutym, gdy flota wenecka rozgromiła większość floty greckiej, tym samym odcinając armię Ksifaliasa od posiłków z cesarstwa. Siły bawarsko-sasko-chorwackie razem z resztą wojsk italskich ruszyły przeciwko Grekom. Do walki doszło 12 marca pod Anconą, gdzie Grekom udało się odeprzeć siły katolików, jednak zwycięstwo kosztowało ich wiele. Dlatego Ksifias postanowił zawrzeć zawieszenie broni, a strona katolicka uznała, że dalsze walki będą prowadziły do wzrostu sił islamskich. Dlatego zgodzili się na propozycję Greków. Rozpoczęły się rozmowy pokojowe. 27 kwietnia 976 roku zawarto oficjalne porozumienie w Rzymie, na które przybył sam cesarz Gabriel, a także patriarchowie Konstantynopola i Antiochii. Było to wydarzenie historyczne, ponieważ cesarz wschodnio-rzymski pojawił się pierwszy raz w Rzymie od czasów Justyniana Wielkiego. Na mocy zawartego pokoju uznano zdobycze greckie w Italii, za wyjątkiem tych od Królestwa Italii i Państwa Kościelnego. Jednak Korsyka należąca do Italii miała zostać włączona do ziem greckich. Królestwo Chorwacji miało stać się trybutariuszem cesarza. Król Chorwacji, nie mając innego wyjścia, zgodził się na to. Dodatkowo wszyscy władcy chrześcijańscy mieli uznać cesarza za najwyższego władcę chrześcijańskiego. Nie było to złożenie hołdu i poddaństwa cesarzowi, tylko uznanie władcy wschodnio-rzymskiego za jedynego cesarza i prawowitego spadkobiercy Imperium Rzymskiego. Dodatkowo na prośbę patriarchów postanowiono rozwiązać problem schizmy. Cesarz uznał zwierzchność papieża nad Kościołem Zachodnim. Jednak ustalono, że w niedługim czasie po zakończeniu wojny na Półwyspie Iberyjskim zostanie zwołany synod, który ma rozwiązać spory doktrynalne między kościołami. Oprócz tego wszyscy władcy zgodzili się na zwalczanie zagrożenia ze strony islamu i powołania koalicji chrześcijańskiej. Cesarz zgodził się wysłać wojska na pomoc w walce z sułtanatem Andaluzji, a strona katolicka udzieliła przysięgi, że pomoże Grekom w walce z Tulunidami o ziemię świętą i Egipt. Wraz z początkiem 977 roku wyrusza wyprawa antymuzułmańska. Grecy lądują na Balearach, które niemal bez walki zajmują. Reszta wojsk zostaje wyrzucona na terenie księstwa Barcelony, które odzyskują, czym umożliwiają reszcie wojsk przejście przez Pireneje.
Wojska koalicji walczą z muzułmanami aż przez lata, a konflikt kończy się dopiero w następnej dekadzie, dlatego przejdę do wyniku wojny w kolejnym filmie. Jednak w ciągu tej dekady chrześcijanie zajmują wiele terytoriów, wielokrotnie pokonując muzułmanów w bitwach. To by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym filmie będzie więcej o Europie Środkowej, reformach w cesarstwie, a także ostateczne rozwiązanie kwestii Wikingów na wyspach. Do następnego.